Czy wiecie, z jakiego kraju pochodzi stroganow? Witam Was w mojej kuchni i mam do Was pytanie. Czy przygotowujecie dania jednogarnkowe? Jakie to są dania? Napiszcie. Obejrzyjcie film, bo będzie pyszne i syte danie jednogarnkowe, czyli stroganow. Zapraszam. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i cieszę się Pani Adriano, że smakowała Pani cukinia z żółtym serem. I bardzo się cieszę również, że podzieliła się Pani informacją, co można do takiej cukinii dodać. Pozdrawiam! Na imię mam Agnieszka, a za kamerą Mariusz. Cześć! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jesteśmy także na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Do stroganowa użyję szynki wieprzowej, a tradycyjny stroganow jest robiony z wołowiny. Ale oczywiście możemy go zastąpić również innym mięsem. I tą wołowinę, i tą szynkę myjemy, osuszamy i kroimy teraz na takie kawałki na jeden kęs. Mięso teraz przyprawiamy i dodajemy olej bądź oliwę. Po co się dodaje olej bądź oliwę? Żeby później tak mięso nie chłonęło tłuszczu i szybciej się zamknęły pory. Dodajemy taką porządną łyżkę musztardy, najlepiej ostrej. U mnie jest to sarebska. I teraz będą nam potrzebne przyprawy. Papryka ostra, wędzona. Jeśli wolicie łagodny smak, to wybierzcie słodką. Sól. Czosnek granulowany i majeranek. I całość dokładnie mieszamy. Mięsko już porządnie wymieszane. Zostawiamy teraz tak przynajmniej na godzinę, żeby się zamarynowało. Wieprzowina im dłużej się marynuje, tym jest smaczniejsza, więc nawet możecie to mięsko sobie przygotować dzień wcześniej i na całą noc zostawić. Z mięsa wieprzowego możecie również zrobić pyszne zrazy, a dokładnie ze schabu. Kliknijcie kartę. Widzimy się za godzinkę. Mięso już zamarynowane, więc bierzemy się do dalszej pracy. Na samym początku zapytałam się Was, czy wiecie, skąd właśnie ta potrawa pochodzi. A jeśli jeszcze ktoś nie wie, to ta potrawa pochodzi z kuchni francusko-rosyjskiej. Bierzemy się do roboty. Mięso posypujemy teraz mąką ubinową i robimy to na dwa etapy. Najpierw połowę mieszamy, a później drugą połowę. Rozgrzewamy patelnię z niewielką ilością tłuszczu i jak się porządnie rozgrzeje, to wrzucamy mięso i dokładnie obsmażamy. A możemy sobie już pokroić cebulę w taką kostkę. Nie taką drobniutką, tylko troszkę większą. Dorzucamy
dorzucamy teraz cebulę i dalej podsmażamy, a w tym czasie możemy sobie pokroić pieczarki, grubsze plastry lub większe takie kawałki. I co jakiś czas mieszamy. Dodajemy teraz pieczarki i podsmażamy przez jakiś czas. Dodajemy teraz ziele angielskie i liść laurowy i wlewamy wodę, niepełną szklankę. Mieszamy, przykrywamy i zaczynamy dusić. Teraz bierzemy się za pokrojenie większą kostkę ogórków kiszonych i papryki, którą możecie również nafaszerować mięsem mielonym. Kliknijcie kartę. Gdy mięso jest już takie na wpół miękkie, to dodajemy ogórki i paprykę. U mnie to trwało około 40 minut. Przecier pomidorowy i doprawiamy pieprzem. Mieszamy i dusimy do całkowitej miękkości mięsa. Pod koniec jeszcze możemy ewentualnie sprawdzić i doprawić solą i pieprzem. Strogonów gotowy, wyłączamy i nakładamy. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia karkówki na kiszonej kapuście i piersi duszonej ze szpinakiem i suszonymi pomidorami. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Pa!